Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy działali przy sztucznym oświetleniu specjalnie dla Was, dlatego że ja za chwilę kończę ten temat, skręcam i już nie będę wracał do tematu, a uważam, temat jest bardzo warty pokazania jakby problemu, dlatego pozostawiłem wszystko otwarte, tak jak widzicie, i wyjaśnię Wam, na czym polega, na czym polegają pewne usterki, jak je usunąć. Tutaj mam do czynienia akurat z Citroenem Jumperem, ale identycznie sprawa się ma w Fiacie Ducato i Peugeot Boxer. To są pochodne nadwozia i konstrukcja drzwi jest taka sama. Mianowicie u mnie konkretnie w tym samochodzie miałem problem z wolno opuszczającą się szybą. Wręcz do tego stopnia ta szyba, że ona opuszcza, znaczy inaczej, opuszczać się opuszczała w miarę dynamicznie, ale do góry wręcz stawała, nie chciała iść do góry. No i byłem zmuszony rozebrać to wszystko, żeby dowiedzieć się, co jest przyczyną. Może o tej przyczynie na dalszym etapie powiem, a teraz Wam powiem szybko, jak rozebrać sprawnie, jak dojść w ogóle do różnych usterek, bo tutaj macie przeróżne tematyki. Macie zamki, macie, no nie wiem, linki, czy mechanizm podnoszenia szyby, czy samą szybę. No wszystko to, co dotyczy drzwi w zasadzie kompleksowo, to ja Wam powiem, jak do tego się dobrać. Więc tak. Na dzień dobry. Odkręcamy to korytko. To korytko jest na dole drzwi i tutaj mamy na torksy 4 śruby. Tak jak widzicie, odkręcamy je. Pozbywamy się korytka. Później mamy do czynienia z tą tapicerką. Tą tapicerkę, żeby się pozbyć, to tutaj macie tak. To zaślepka głośnika, ona jest tylko i wyłącznie na wcisku. Zobaczcie, jakie są wciski. Nie będę Wam tłumaczył, widzicie? Są po prostu wciski. Jak podważycie w pewnym, obojętnie w którym miejscu, to później zejdzie Wam cała ta zaślepka. Głośnik jest przymocowany na 3 śrubki, widzicie? 3 śrubki i one są identyczne jak te śrubki tutaj, na dole. To są tego rodzaju śruby na torksy, takie coś, widzicie? Nie, przepraszam, ale mocniej Was. To nawet nie na torksy, tylko śrubokręg krzyżakowy, więc pozbywacie się tych śrub. Żeby dostać się do klamki, tak jak widzicie tutaj na górze, do tej klamki, to musicie ściągnąć najpierw zaślepkę, która jest przymocowana w ten sposób, ją podważacie, tu jest taki ząbek, podważamy, wyciągamy tą zaślepkę. Pod spodem klamka ma przymocowaną linkę do siebie i jest przykręcona na dwie, widzicie tutaj te dwa miejsca, to są torksy, one są identyczne, tutaj są te śruby identyczne, jakimi było przykręcone dolne korytko, 4 śruby, klamka, 2 śruby, tak jak widzicie, i te dwie to są w tym miejscu, już Wam pokażę. Tutaj musicie ściągnąć tą zaślepkę, ta zaślepka trochę trudno schodzi ogólnie, ale poradzicie sobie. Zobaczcie, ja Wam pokażę, jaka jest jej konstrukcja. Ją podważamy ogólnie rzecz biorąc do góry. Technika podważania jest jej do góry, dlatego że spinki, wsuwki, tak jak widzicie tutaj, one są, mają technikę zapinania od góry do dołu. Czekajcie, mam tylko wciąż... Zobaczcie, widzicie? Jest w pionie wsuwki i to też jest w pionie. Dlatego podważamy gdziekolwiek na dole, no najlepiej chyba na dole i zaczynamy to podważać. Powinno Wam się to wszystko wypiąć. Tu pojawi Wam się otwór, gdzie jest też ten sam torks, o którym mówiłem już wcześniej. Czyli mamy tak, jeden torks, drugi, trzeci pod klamką. Pozbywamy się przycisku operującego podnoszeniem szyb. Przycisk podważamy z jednej strony. Ja już Wam powiem, z której strony. Zobaczcie, tutaj mamy ten przycisk. I teraz tak, z jednej strony on jest jakby na stałe zatrzaśnięty, a z drugiej ma taką blaszkę, która się poddaje. I to jest, już Wam powiem, on jest w ten sposób mocowany, czyli powinno się to Wam odpiąć w ten sposób, że naciskacie, jakby nacisk robicie na blaszkę, tak mi się wydaje, i z tej strony go podważacie. Nie wiem, to już będziecie improwizować, nie ma to większego znaczenia. Tego przycisku się pozbywamy. Pozbywamy się go po to, żeby za przyciskiem, widzicie tam ten otwór? Tam, to tam jest czwarta z kolei górna śruba, która trzyma ten cały plastik. Czyli, tak jak powiedziałem, dolne korytko, góra i te śruby krzyżakowe. Głośnik 3 i 4, 5. To jest wszystko, jeżeli chodzi o plastiki. Klamkę ściągamy bez problemu, linkę odpinamy w sposób bardzo prosty, nie będę Wam pokazywał, linkę będziecie mieli na wierzchu. Później macie do czynienia już z tapicerką, bezpośrednio tak, tapicerka, która jest przymocowana w ten sposób. Ona zakrywa nam drzwi. Ona, nie będę ukrywał, ona się bardzo trudno ściąga. Ona może mieć problemy z odpięciem się klipsy od drzwi, ale nie macie wyjścia. Próbujcie to podważać, próbujcie ściągać. Nawet jeżeli Wam się jakiś klips wyślizgnie, czyli zostanie Wam w drzwiach, a wyjdzie z tej dykty, to ja uważam, że jesteście w stanie je wszystkie odzyskać. Widzicie, ja wszystkie odzyskałem.
tak jak widzicie, spróbujcie podważać, jak już jeden podważycie, to później może coś takiego, taki widelec niekolizyjny dla blachy sobie gdzieś tam zorganizujcie albo ręką, no próbujcie to podważać, tak, powinno Wam się to udać podważyć. Macie pozbyliście się tapicerki. Tutaj Wam się ujawi, tutaj Wam się pokaże taki widok, że to wszystko ma taką membranę dźwiękoszczelną. Ona jest po to zrobiona, żeby nie było hałasu przenoszonego do kabiny ze strony, no, wszelkich jakichś tam hałasów od strony drzwi. To jest, oczywiście ja nie będę teraz tego spuszczał celowo, ale to jest tutaj na całości ten. Niestety to musicie uciąć. Uciąć tak sprawnie, żebyście później byli w stanie to przyłożyć. Nie całkowicie, nie odrywajcie, bo to nie ma sensu. Przyłożyć i taśmą klejącą skleić. To jest bardzo ważne, powiem Wam szczerze. Tego nie można lekceważyć, dlatego że jak tego się pozbędziecie, wydaje się, że to jest takie niepotrzebne, jest to kompletna głupota. Zdecydowanie zwiększa się hałas wtedy w kabinie, jeżeli chodzi o jakość jazdy. Ale to zdecydowanie, to jest przepaść. To musi być. Każdy kamień, każdy szum później wiatru, wszystko będziecie słyszeć na 100%. Także to jest niezbędne. Tego się tymczasowo pozbywacie, podwijacie. I teraz tak, teraz przechodzimy do tematu, powiedzmy tak, macie zbitą szybę, macie właśnie tak jak ja problem z opuszczającą się szybą, nie tyle z opuszczającą, co z tym, że ona podjeżdża do góry, macie problem z samym podnośnikiem szyby. Już przenosimy się do podnośnika szyby, który ja akurat przypadkowo mam drugi. To jest podnośnik lewy, one się różnią od siebie, lewy i prawy, tak jak, znaczy tutaj nie widzicie, ale musicie mi zaufać, że one się różnią. I szyba jest mocowana w następujący sposób. Szyba ma ogólnie, tu jest taki kołek wystający, zobaczcie, szybę nasadzamy na ten kołek. I później blokadą tego kołka jest coś takiego. To naturalnie to jest przymocowane do tego. Tak jak widzicie, to pęknie, to szybko Wam pęknie, także to nie jest jakiś dramat, bo to jest tylko dlatego jest przymocowane, żeby jakby to Wam nie uciekło. Ale to w zupełności spełnia swoją funkcję. Mianowicie, zobaczcie, to jest taka zawleczka. Jak już macie tam szybę nadzianą na ten bolec, to później tąże zawleczką zasuwacie na tej zasadzie jak pierścień sekera, zasuwacie i szyba trzyma się tego trzpienia. No i później wiadomo, góra-dół to funkcjonuje, już ten plastik chodzi nam na tej szynie góra-dół i porusza nam szybą. Także jak chcecie odpiąć szybę, zdemontować, to musicie podważyć to. W tym przypadku to jest, zaraz Wam powiem, to jest, tu jest góra, czyli w dół musicie to odsunąć, bo to jest góra podnośnika, no akurat w tym przypadku, jak to tam widzicie tego wąsa, to przesuwacie to w dół. Bardzo prosta sprawa. Teraz, żeby pozbyć się na przykład szyby, która jest cały czas napięta, to wszystko jest jakby, ona jest, to musicie wiedzieć, że szyba ma jakby podwójne prowadzenie. Jedno prowadzenie to jest ramka szyby, ta guma, która jest uszczelką, a zarazem prowadnicą szyby, a drugie tu są dwie listwy. Jedna listwa jest na stałe, tutaj akurat ta bliżej przodu samochodu, ona jest na stałe w samochodzie i w nią jest wciśnięta uszczelka, w której chodzi szyba, a druga z tej strony, bardzo istotna listwa, ona jest plastikowa, ona jest zupełnie dodatkowo dokładana. Ona jest mocowana, co jest bardzo ważne, tego nie widzicie, tak nie jesteście chcieli zobaczyć, dopóki nie ściągniecie tej uszczelki tutaj okalającą szybę. Jakbyście wyciągnęli szybę, ściągnęli uszczelkę, to możecie tutaj zobaczyć w tej szczelinie, jak jest zamocowana ta konkretnie listwa. Jej może tak nie widać teraz, bo ja Wam mówię, sztuczne oświetlenie, postaram się teraz Wam trochę to, o, tu jest taka listwa, i ona jest prowadnicą dla szyby. Ta listwa trzyma się w następujący sposób. Na górze jest w nadwoziu taki haczyk wystający. Powiedzmy, że mój palec to jest haczyk. To ta listwa ma na górze otwór. I my tak zaczepiamy tą listwę tak na haczyk. W ten sposób tak na haczyk. I ona jak prawidłowo zahaczy nam się na haczyk, to po pierwsze nam się trzyma, że nie spadnie, będziecie już czuli. Po drugie tu jest przykręcona, jak widzicie. I idealnie tutaj musicie zobaczyć ten punkt, widzicie to? Otwór, gdzie jest możliwość przykręcenia. Jeżeli ten otwór Wam nie pasuje, jeżeli ta listwa jakkolwiek się nie trzyma, że jesteście w stanie na dół pociągnąć, na boki i tak dalej, to ona nie zahaczyła Wam się na haczyk. Ona musi zajść tam na ten, właśnie tak jak powiedziałem, w ten sposób, taki ruch robimy, takie coś, ją szukamy. Ją można też oczywiście wyciągnąć tędy. I teraz to jest bardzo ważna listwa, jeżeli chcemy się pozbyć szyby, która jest napięta. Dlatego, że szyba, jak jest napięta, ona jest bardzo blisko tego podnośnika i przyciska jakby ta szyba się w stronę tutaj do mnie, do podnośnika, a podnośnika nie jesteśmy w stanie odchylić bardziej, bo on jest przykręcany, zobaczcie, tutaj jest jedna śruba, i tutaj są dwie śruby. I tutaj jest jedna śruba, która jest już w okolicy tego silniczka. Czterema śrubami na kluczyk dziesiątkę, nakrętkami konkretnie. Zobaczcie, ja Wam tutaj pokażę na podnośniku. Tutaj macie taki, jeden, dwa. Tutaj macie trzecią nakrętkę i tutaj macie czwartą nakrętkę. I
te nakrętki, jak chcecie pozbyć się podnośnika, to te nakrętki musicie odkręcić. Też, żeby odkręcić te nakrętki, no musicie się pozbyć tego wygłuszenia. Także to wygłuszenie jest niezbędne później przy następnych pracach, bo inaczej nie jesteście w stanie nic zrobić przy szybie, nic nie jesteście w stanie zrobić przy podnośniku, czy przy jakiejś tutaj instalacji elektrycznej, kiedy macie to wygłuszenie przyklejone. Jego już nie ma. Pozbywacie się tego. I teraz tak, żeby pozbyć się szyby, to jest bardzo istotna sprawa. Musicie tą szybę opuścić jak najbardziej w dół. Jeżeli macie taką możliwość na... zobaczcie. Widzicie? Szyba nam idzie. Bardzo gładko nam idzie. Ja jeszcze nie włożyłem... Patrzcie, ona już mi idzie pięknie do góry i pięknie na dół. Ja już to zrobiłem, naprawiłem. Zaraz wam powiem, co było przyczyną. Żeby tą szybę ściągnąć, najlepiej, żeby spowodować, że ona w ogóle odejdzie w jakikolwiek sposób od tego podnośnika, który, tak jak powiedziałem, jest tu napięty. Podnośnik jest przykręcony do drzwi. Szyba dociska się do podnośnika i my nie mamy możliwości jej odchylić po to, żeby wyprowadzić ją z tego bolca. Z jakiego bolca? Tego, co wam pokazywałem. To jest bolec, na którym jest szyba tutaj, ona jest na nim nałożona i to wszystko jest tak mocno tutaj ściśnięte, nie ma za bardzo miejsca, że nie ma jak wycisnąć jakby tej szyby, bo byśmy musieli spowodować prawie jej pęknięcie, a też podnośnikiem nie cofniemy się w tamtą stronę, bo zobaczcie, bo on jest zamocowany na drzwiach, no nie jesteśmy w stanie przycisnąć bardziej do drzwi tegoż podnośnika, który jest na krótkim takim tutaj tylko mocowaniu. I co my możemy jedyne zrobić? Już wam pokazuję, to jest bardzo istotna rzecz. Tej listwy nie ruszamy. Ta listwa jest niemożliwa w ogóle do tego, żeby ją ruszyć, dlatego, że ona jest przymocowana na stałe zgrzana z drzwiami. Ale ta listwa ruchoma, ona jak już jest odkręcona tutaj na tej śrubie, na dziesiątce, to ona zaczyna się nam ruszać, że tak popchniemy ją tam, popchniemy prawo, popchniemy lewo. Wystarczy nam ten ruch, że my zrobimy lekkie popchnięcie tej listwy tam, to cała szyba, która zejdzie nam tutaj na dół, tak? Przypuśćmy, że patrzcie, ta szyba jest w tym momencie, ona jest gdzieś mniej więcej dotąd, mniej więcej, bo ona jest więcej niż, jakby głębiej niż samo to, jak ona schodzi. Ona jak tam zejdzie na dół, to już praktycznie cała szyba jest tu w tej przestrzeni. Jeżeli jest w tej przestrzeni i tu trzyma się na stałe, to tu, jak poluzujemy listwę, my jesteśmy w stanie ją od siebie odciągnąć. I to nam w zupełności wystarczy, żebyśmy pozbyli jej się z podnośnika. My z tego czpienia się pozbywamy i wówczas ona już jest wolna. No, jesteśmy w stanie ją do góry podciągnąć kawałek, jakby poza ten czpień. I teraz, żeby wymienić w ogóle szybę, co musicie zrobić? Jak macie szybę na dole, zsuniętą na dół, czy ona jest pęknięta, czy ona jest cała, nie wiem, to już obojętnie. Ja wam mówię, jak chcecie ją po prostu wyciągnąć. Macie ją na dole, wyciągacie całą tą obramówkę, która jest prowadnicą i która jest uszczelką szyby. Całe to podważamy z każdej tam strony, wyciągamy. Oczywiście tam czyścimy na glans, wewnętrzne te strony czyścimy, tam czyścimy, wszędzie, gdzie ta szyba nam się porusza, czyścimy. Później ja polecam podczas procesu zakładania zastosowanie silikonu takiego w aerozolu. Bardzo dobrze to się spisuje do tego, żeby spowodować fajny pościg, żeby ona ładnie nam tutaj przylegała. Jak pozbędziemy się tej uszczelki, to ta szyba w momencie, kiedy ją będziemy wyciągać do góry, w odpowiedni sposób wy ją tak skontrujecie, że ona wam tak wyjdzie, że będzie na zewnątrz samochodu wychodzić. Na zewnątrz. Musicie ją tak trochę wyjąć, da się to zrobić, jak już będziecie mieli odkręconą tą listwę i tej uszczelki się pozbędziecie. Przekręcicie ją nieco, podnosicie do góry i ona daje się wyciągnąć, tam wam wyjedzie jakby poza samochód, poza obręb samochodu. Wówczas jakby czy ją wymieniacie, czy coś robicie, nie wiem, bo to już w zależności od tego, co macie do zrobienia. Jeżeli macie ją pękniętą, to tak samo. Wkładacie ją od tamtej strony samochodu, od zewnętrznej do środka. Możecie, znaczy nie macie tej uszczelki wtedy, nie macie tej uszczelki. Wkładacie ją całkowicie, obsuwacie ją na dół. Ona się w zupełności wam schowa tutaj, ta szyba. Wówczas wkładacie sobie na spokojnie tą uszczelkę bez problemu. Podciągacie szybę do góry. Ona już prowadnicami jest podciągana do góry. Trzyma się do góry, przyczepiacie, czy tam jakkolwiek, czy jeżeli macie już przyczepiony ten mechanizm podnoszenia szyby, no to później do tego stopnia opuszczacie tą szybę. Musicie ten czpień, ten konkretnie czpień, jak będziecie ją zakładać, to musicie ściągnąć elektrycznie jak najbardziej w dół. Jak najbardziej on musi być w dole. Dlaczego? A no właśnie dlatego, żeby, jak powiedziałem, jak tą listwę odczepicie i ją pchniecie w tamtą stronę, od siebie odepchniecie, no to im dalej ona będzie ta szyba mocowana, im niżej będzie mocowana, tym lepiej, bo będzie większy ten ruch, który pozwoli tej szybie się odsunąć, wy ją opuścicie i nałożycie ją na czpień.
Rozumiecie? Jak będziecie robili to tutaj na tej przestrzeni, to po pierwsze tu nie ma za bardzo miejsca, no bo jest ta dziura, tam słaby dostęp, a po drugie nie będzie tego ruchu odsadzającego. Najlepiej to zrobić tutaj na dole, najkorzystniej, tak Wam powiem. I bez problemu tego. U mnie przyczyną tego, że ta szyba się nie suwała góra-dół, była w sumie banalna, nikt by nie pomyślał. Ja myślałem, że coś z prowadnicami, że coś się wygięło, że coś się może zacina w mechanizmie, przesmarowałem go. Nie, absolutnie, mechanizm chodzi znakomicie. Mechanizm tak naprawdę, jak nie jest pęknięty, jak nie jest pęknięta linka, to on, powiem Wam, chodzi bez zastrzeżeń. On jak armata chodzi góra-dół, jakbyście na sucho go spróbowali, to chodzi. Jeszcze na szybkiego Wam powiem tylko, bo tutaj jak jest kostka, zapomniałem powiedzieć, jak tam macie przy samochodzie, to akurat nie macie możliwości odczepienia tej kostki, tak jakby naciśnięcia na tą kostkę, żeby Wam się odpięła. Musicie cienkim śrubokrętem od strony, tak na po omacku trochę, podważyć tam taki powiedzmy pypeć i wtedy ona Wam się zsunie. Zobaczycie to, to już nie jest problem, bo żeby wyciągnąć mechanizm, to oczywiście oprócz tych czterech śrub, które już powiedziałem, musicie odczepić kostkę. To jest taki jakby elementarz. Ten mechanizm też zejdzie Wam bez żadnego problemu tym konkretnie otworem, tutaj, tym, tą przestrzenią. Pomanipulujecie, on Wam tutaj schodzi, tak samo Wam tam wchodzi. Nim manipulujecie, podczas kiedy szybę macie na górze, żeby ona Wam w ogóle nie przeszkadzała. Podciągacie ją do góry, a tu wtedy macie tą przestrzeń do manipulowania mechanizmem, do przyczepienia tego mechanizmu, odkręcenia, do jakichś tam prac przy mechanizmie. I tak jak powiedziałem, montaż szyby, to dajecie ją najpierw do góry, oczywiście później sobie, jak już... Nie, inaczej. Jak założycie szybę bez uszczelki, ściągacie ją w dół, pomiędzy te dwie szyny. Zakładacie tą uszczelkę ramową tutaj, bez żadnego problemu. Wówczas podciągacie szybę do góry, macie ją na górze i tutaj później przygotowujecie się do montażu. U mnie usterka była banalna. Mianowicie wyobraźcie sobie, że ta szyba z biegiem lat nawarstwiło się na niej taki specyficzny brud. Taki brud, który on się w żaden sposób nie ścierał. To był brud, który tak naprawdę hamował pocisk pomiędzy uszczelką, która tutaj jest i tam dalej, a szybą. On był na niej. Ja musiałem go aż zeskrobywać ze szyby, żeby było tarcie. Powstawało tarcie jak papierem ściernym. Wyczyściłem szybę na glans, że tak powiem. Wyczyściłem wewnętrzną część tych uszczelek tutaj od A do Z bardzo, bardzo dokładnie wodą, później tam jakimś nawet pozwoliłem sobie na taką szczotkę ryżową, coś jak drucianą, żeby tam jakby przeczochrać ten but, żeby odczepił się. I teraz ta szyba chodzi bez problemu. Ja celowo tutaj nawet zostawiłem... O.